Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy naszej gminy, wszyscy nasi przyjaciele, przed nami najpiękniejsze święta w naszej polskiej tradycji. Okres Bożego Narodzenia od wieków był czasem, do którego wszyscy tęskniliśmy, pragnęliśmy go, a kiedy przyszedł, chcieliśmy, aby trwał jak najdłużej. Co takiego jest w tych świętach? Co odróżnia je od innych? Co powoduje, że z utęsknieniem ich oczekujemy? Czy sprawiają to gwiazdkowe prezenty? Czy pasterka i śpiew kolęd? Czy sprawiają to pięknie udekorowane miasta i wioski? Pewnie tak. Jednak przede wszystkim czas narodzin Jezusa Chrystusa od zawsze był okresem nowych narodzin dla każdego człowieka. Był chwilą, kiedy człowiek był bliższy drugiemu człowiekowi. To w tym niesamowitym czasie brat wybaczał bratu i siadał z nim przy jednym stole. Łamiąc się opłatkiem, wypowiadaliśmy słowa przepraszam, dziękuję, proszę, dobrze, że jesteś. Nowonarodzone Dzieciątko Jezus, Wigilia, wspólne śpiewanie kolęd, pasterka to słowa klucze świąt Bożego Narodzenia. Tak było, a jak jest obecnie? Rok 2021 to kolejny rok, kiedy jesteśmy zmuszeni do bycia razem na odległość. Trudne to chwile, ale wierzę, że pokonamy ten zły czas. Pokonamy go, kiedy wrócimy do tradycji, wartości rodziny i solidarności społecznej. Zwyciężymy, jeśli więcej będzie działań jeden dla drugiego, a mniej przeciwko drugiemu. Niech nasze wigilijne stoły nie dzielą się na zaszczepionych i niezaszczepionych, wierzących i nie w pandemię i w nią niewierzących, na zwolenników lewicy czy też prawicy. Niech miłość płynąca z betlejemskiego żłóbka sprawi, że przy stole zasiądzie zgodna rodzina, uśmiechnięte dzieci, bezpieczni i zdrowi rodzice. Niech narodzi się wzajemny szacunek i zrozumienie, a przez to twórcza miłość. Życzę, abyśmy każdego dnia, wbrew wszystkiemu dookoła, stawali się lepsi, bo zmienianie świata zaczyna się zawsze ode mnie. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.